Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na test masywnego headsetu od firmy Asus. Mowa tutaj o tym właśnie headsetie, który patrzy na Was oczami sowy. Jest to headset Asus Strix 2.0, czyli troszeczkę inna wersja niż ta 7.1, którą testowałem dla Was jakiś czas temu. To jest wersja, która jest dłużej na rynku, jest dostępna w sprzedaży bez problemu. Kosztuje plus minus jakieś 400 zł, ale dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tam macie linki do najlepszych cen tych słuchawek, tak więc nie musicie przeszukiwać internetu, wystarczy wejść w opis filmu, kliknąć sobie. I co do słuchawek, jak widzicie, jest to headset naprawdę masywny. Posiadają ogromne przetworniki 60 mm. Same słuchawki też są gigantyczne. Ważą dość dużo, ale przy okazji zapewniają dość duży poziom komfortu. Ale jednak muszę przyznać, że są to słuchawki raczej dla osób masywnie zbudowanych. Nie są przeznaczone dla osób drobnej budowy, ani też dla po prostu młodych graczy, gdyż są ogromne. Jedyna regulacja, jaka jest, to jest praktycznie tutaj na pałąku, więc cały ten obwód słuchawek pozostaje niezmienny. Co jest ciekawe, to że mają aż dwa mikrofony, podłączane są przez mini jacki i przede wszystkim są bardzo dobrze wykonane, ale to zobaczycie sobie za chwilkę w dalszej części recenzji. Tak więc zaczynamy! No dobrze, więc przed nami potężne słuchawki od Asusa, czyli model Strix 2.0. Słuchawki kompatybilne i z PC-tami, i z PlayStation 3, i z systemami Mac. Co warto wiedzieć, mamy tu naprawdę potężne, ogromne przetworniki 60 mm średnicy, więc rzadko spotykane. Najczęściej mamy 40, czasami 50, natomiast tutaj mamy coś ogromnego. Oporność tych słuchawek to 32 ohmy, więc bez problemu nadadzą się tak do komputera, do jakiegoś DAC-a, wzmacniacza, jak i do smartfona czy tabletu. Nie ma z tym żadnego problemu. Oporność jest, bym powiedział, taka standardowa, najczęściej spotykana. I pasmo przenoszenia też raczej standard, często spotykane 20 Hz do 20 kHz. W tym przypadku przy czułości słuchawek 98 dB. Słuchawki mają też, uwaga, aż dwa mikrofony. Ten mikrofon główny nagrywa w paśmie od 50 Hz do 16 kHz z czułością minus 40 dB i posłuchacie w testach, że ten mikrofon jest naprawdę niezły. Za chwilkę je sobie obejrzymy, ale na początek pokażę Wam coś ciekawego. Tak, żeby recenzja nie zaczynała się od samych pozytywów, no powiem Wam, że samych pozytywów tutaj nie będzie, ponieważ te słuchawki nie do końca spełniły moje oczekiwania i nie omieszkam o tym powiedzieć. Ale pierwsza rzecz, którą musimy sprawdzić, zweryfikować. Jak pamiętacie, moi drodzy, z rozpakowania rzućcie sobie okiem właśnie tutaj. 320 gram bez kabla podaje nam producent. I zapewne producent mierzy też bez mikrofonu, dlatego mikrofon sobie odczepimy. Tak z ciekawości, sam mikrofon waży 18 gram. I teraz, moi drodzy, postaram się położyć te słuchawki tak, żeby ten kabel, nawet lepiej, żeby się oparł, żeby nie dociążał ich, więc położymy go sobie tutaj na stolik. Słuchawki wkładamy do środka na wagę. Jak widzicie, kabel się praktycznie zaparł, więc nie powinien on dociążać. I zobaczcie sami. 393 gramy. No dobrze, może jakoś dziwnie się ułożyły. Spróbujemy przełożyć 391. Włożymy muszlami w ten sposób. Mamy nawet 400. Więc moi drodzy, w żadnym wypadku nie jest to 320 gram. Nawet jakbym teraz się zdenerwował, ten kabel stąd wyrwał, uciął, i tak niestety nie będzie to 320 gram. To Wam gwarantuję, ponieważ taki kawałek kabla nie będzie ważył ponad 60 gram. Dlatego tutaj moim zdaniem Asus powinien jak najszybciej wprowadzić poprawkę do specyfikacji, jakieś sprostowanie, ponieważ wprowadza troszeczkę ludzi w błąd. Słuchawki i tak są ciężkie, nawet jeśli by ważyły 320 gram, i tak już jest headset wagi ciężkiej, a prawie 400, no to zmienia postać rzeczy jeszcze bardziej na niekorzyść tych słuchawek. Ale one się bronią świetną jakością wykonania, wygodą, ale o tym za chwilkę. Na początek sobie je obejrzymy. Widzicie, sam headset jest gigantyczny. Nauszniki obracają się w ten sposób, mamy takie oczy sowy. I w tym modelu, jest to model na mini jackach,
nie są one podświetlane, nie mają żadnych efektów jak w modelu 7.1, dlatego są to po prostu ozdobniki. Ale jak widzicie, wykonane jest to fajnie, wygląda to naprawdę nieźle. I jak sobie je odwrócimy, mamy ogromne przestrzenie, gdzie zmieszczą się całe uszy, nieważne jak duże je macie. Też kształt tych padów jest tak wyprofilowany, że nam się na pewno dopasują. Dodatkowo te pady się tutaj jeszcze dość mocno ruszają, zobaczcie. Z dopasowaniem się do użytkownika nie będzie żadnego problemu. Ale patrząc od góry, pałąk mamy taki podwójny, zobaczcie, gruby plastik, wytrzymały plastik, możemy zgiąć, nie łamie się, nie skrzypi, więc pałąk jest masywny, ale jest naprawdę konkretny, wytrzymały. Pod spodem mamy bardzo ładny element, jest to wewnętrzna regulacja, wewnętrzny pałąk, obszyte skórą, bardzo miło w dotyku, świetne obszycia, logo Strixa. Wygląda to bardzo ekskluzywnie, bardzo ładnie, od spodu takie poduszki również miękkie i to jest ta regulacja wewnętrzna. Natomiast słuchawek w żaden sposób nie regulujemy od boku, więc ten headset po prostu pozostaje taki ogromny. Następnie tutaj mamy przeguby, jak widzicie to wszystko się rusza, ale jest to ze sobą naprawdę solidnie powiązane. Nic się nie dzieje tutaj. Naprawdę plastik jest tak gruby, że te słuchawki są praktycznie pancerne. Mamy logo Asusa, mamy oznaczenie lewa, prawa tutaj w środku i cała obudowa tych tutaj oczusowy też jest naprawdę masywna, sztywny plastik, gruby plastik i plastik matowy przede wszystkim dobrej jakości. Więc pod tym względem jest świetnie. Od spodu mamy takie otworki wentylacyjne i mamy miejsce na podłączenie mikrofonu głównego. I rzecz ogromnie ważna, czyli wygoda, miękkość tych padów. Zobaczcie, mam tutaj bardzo miłą w dotyku skórę przyjemną i to jest mega mięciutkie. Nie wiem, czy jest to memory foam, być może już tu jest, producent nie podaje na stronie, natomiast wypełnienie jest naprawdę wysokiej jakości. Słuchawki są po wielu testach, nie ubiły się, nie zrobiło to się ani zbyt miękkie, ani zbyt twarde. Jest naprawdę mega super komfortowe i to mi się w tych padach naprawdę podoba. Powiem Wam, że takie pady powinny być w każdych słuchawkach, są one po prostu genialne, mięciutkie, wygodne. Patrząc dalej, moi drodzy, mamy przewód zakotwiczony w lewej słuchawce. Mamy tutaj taki przegub, ale dość sztywny, powinien być troszeczkę bardziej miękki moim zdaniem. W każdym razie zabezpiecza dobrze przewód przed wyrwaniem, złamaniem tutaj z tej muszli. Następnie ze słuchawek wychodzi taki pilocik, mamy klips logo Asusa i niestety ten pilocik to jest straszna tandeta, taki typowy pusty plastik, ale większość pilotów w słuchawkach niestety tak wygląda. Mamy potencjometr, widzicie małe pokrętełko, które niestety chodzi bardzo, bardzo luźno, po prostu kręci się jak szalone. Ja wolę potencjometry, które bardziej dają nam poczucie tej regulacji, że po prostu przesuwamy sobie kawałeczek, a nie tutaj to wszystko jest takie luźne. Nie wiem, czy to jest wina wielu testów, ale niestety tak już jest. Tutaj mamy mikrofon na kabelku, ta właśnie dziurka to jest mikrofon. I mamy wyłącznik mikrofonu, który niestety też robi strasznie złe wrażenie. Przesuwa się bardzo lekko, tak jakby był już troszkę, powiedzmy, na wykończeniu, więc sam pilot nie robi dobrego wrażenia, dużo lepsze wrażenie robią same słuchawki. Też mamy zabezpieczenia tutaj takie kotwice gumowe, żeby nam się ten kabel tutaj nie wyłamał, ponieważ to wszystko tutaj jest w środku lutowane, połączone. Kabel oczywiście w oplocie, podstawowa część ma 1,5 metra, no i jest taka średnio sztywna. Widywałem bardziej miękkie kable, natomiast też nie jest to jakieś super sztywne. Zakończone to mamy dość fantazyjnym, takim sześciokątnym, jak widzicie, mini jackiem pozłacanym czteropinowym. Czyli to w tym momencie możemy sobie podpiąć do smartfona chociażby i korzystać z mikrofonu na przewodzie. A jak chcemy sobie podpiąć do peceta, to mamy kolejne 1,5 metra kabla też w oplocie i podpinamy to sobie tutaj. Też mamy pozłacane gniazdo, jak widzicie. I jak sobie podepniemy, to na końcu nam się to rozdwaja na dwa kabelki. Też oczywiście końcówki zabezpieczone oplotem. I wtyki mamy oznaczone jako mikrofon szary oraz słuchawki czarny. Tu już mamy wtyki 3-pinowe też pozłacane, czyli to po prostu idzie do naszego kompa. I wtedy działa to tak, że jeśli podłączymy, mamy mikrofon na kabelku aktywny, chyba że słuchawki wykryją, że podłączono ten mikrofon główny. Zobaczcie, cyk, to wtedy działa nam mikrofon główny. I mikrofon ten jest elastyczny. Możemy go sobie dogiąć, wygiąć. Przede wszystkim też całkiem ładnie nagrywa. No i po prostu jak nie używamy,
odłączamy, a gdybyśmy chcieli na przykład z kimś pogadać, a nie mamy w pobliżu tego mikrofonu, zawsze możemy skorzystać z tego na przewodzie, więc jest to oczywiście jakaś zaleta. Tak więc pod względem jakości wykonania headset jest prawie że perfekcyjny, ponieważ wszystko jest solidnie zrobione, odporne na złamania, jakieś uderzenia też, ponieważ mamy ten plastik matowy, solidny, twardy, to jak powiedziałem, prawie że pancerne. Mamy bardzo dobre elementy skórzane, wypełnienia wszystkie, świetne, ogromne przestrzenie dla uszu. Lecz niestety ten headset jest po prostu gigantyczny i ciężki. Natomiast pod względem dźwiękowym, za chwilkę będzie jeszcze sekcja dźwiękowa z dokładnymi wrażeniami, powiem Wam, że jest naprawdę nieźle. Mam tutaj typowy dźwięk stereo 2.0, natomiast dźwięk jest mocny, przetworniki są ogromne. Podczas słuchania muzyki mamy dość wyraźne wokale, naprawdę mocny, soczysty bas i dość dominujące średnie pasma. Troszeczkę gorzej jest z górami, do muzyki klasycznej nadają się, ale nie są tak dobre jak typowo słuchawki muzyczne. Po prostu te góry nie są tak dobrze wyciągane. No i gry. Oczywiście gry to jest to, dlaczego te słuchawki zostały stworzone. W grach spisują się naprawdę dobrze. Pozycjonowanie, kroki, wystrzały. Wszystko możemy sobie bardzo dobrze zlokalizować. No i wierność tych dźwięków też jest dość dobra. Czyli po prostu jeśli strzelamy z karabinu, przypomina to faktycznie strzał z karabinu, a nie jakiś wygłuszony, przebarwiony dźwięk, jak to ma miejsce w niektórych słuchawkach gamingowych. To na tyle, jeśli chodzi o takie krótkie wrażenia dźwiękowe. Teraz już dla Was pełna sekcja dźwiękowa, a potem podsumowanie. Moi drodzy, pora przetestować mikrofon, a raczej mikrofony tych słuchawek. W tej chwili testujemy mikrofon, który jest tutaj na przewodzie. No i powiem Wam, że nagrywanie w tej chwili już trwa. Przez chwilkę możecie też posłuchać dźwięku z kamery, tak dla porównania. I dobrze, wracamy już na ten mikrofon zawieszony na kabelku. Nagrywamy przy pomocy rejestratora cyfrowego Tascam DR05. Teraz pora na ten mikrofon główny podczepiany. Dajcie mi moment. Okej, mikrofon jest już podmieniony, jak widzicie, mam go tutaj. No i z tego, co widzę na Tascamie, to ulala, siła sygnału jest naprawdę bardzo duża. Myślę, że nawet ten mikrofon troszeczkę odsunę od ust. No i możecie teraz posłuchać jakości dźwięku. I teraz tak, ten mikrofon oczywiście bardzo fajny dla graczy, do komunikacji. Z tego, co widzę, nagrywa dużo, dużo mocniej. Pewnie też jakość jest dużo lepsza. Natomiast ten mikrofon też może służyć do wykorzystania w grach, ale też na przykład jeśli używamy do posłuchania muzyki z telefonu, zadzwoni telefon, możemy sobie przeprowadzić rozmowę telefoniczną przy pomocy tego mikrofoniku. Więc fajnie, bo zawsze jest z nami. No więc macie już teraz porównanie, jak wypadł ten test, ocencie sami. Moim zdaniem mikrofony całkiem przyzwoite. I moi drodzy, podsumowując testy tych słuchawek, może najpierw plusy. Według mnie przede wszystkim mają fajny design, są naprawdę fajnie wykonane. Ogromnym plusem są te tutaj wielkie przestrzenie, które zmieszczą każde uszy. Nieważne, czy macie małe czy duże uszy, zmieszczą się zawsze bez problemu. Jakość wykonania tych słuchawek też jest dobra, ponieważ mamy tutaj fajną skórę, mięciutkie pady, gruby plastik, naprawdę solidny i też te fajne ozdoby w postaci oczu sowy, przewody w oplocie. Mamy aż dwa mikrofony, jeden na kabelku, taki, no taki sobie podstawowy nazwijmy, i całkiem dobry mikrofon odpinany oraz 1,5-metrową przedłużkę kabla. No i oczywiście dźwięk. Dźwięk jest naprawdę mocny, jest solidny, w grach sprawdza się bardzo dobrze, ale też można dość przyjemnie w tych słuchawkach posłuchać muzyki. No i teraz minusy. Jak dla mnie ten headset jest po prostu za duży, gigantyczny. Ja w takim headsetie się zwyczajnie nie czuję dobrze. Pomimo, że jest on wygodny, czuję jego ogrom i to po prostu
zaburza częściowo ten komfort. Tak więc headset przeznaczony raczej dla osób potężniej, masywniej zbudowanych. I troszeczkę też minus dla producenta za wagę słuchawek, bo podaje 320 gram, zważyłem je, wychodzi ponad 380-360 gram. Niby niedużo, ale to już nam robi prawie 400, a nie nieco ponad 300, więc za to też niestety ocena troszeczkę odjęta dla Asusa. No i ostatnia rzecz, troszeczkę moim zdaniem za wysoka cena. Gdyby ten headset kosztował w granicach 300-330 zł, ok, natomiast kosztuje prawie 400, więc moim zdaniem ta cena powinna jeszcze troszeczkę zejść w dół, żeby był bardziej opłacalnym zakupem. Natomiast jak widzieliście, zalet jest naprawdę sporo. Jeśli lubicie takie ogromne, masywne headsety, przy okazji z mocnym dźwiękiem, myślę, że to będzie headset dla Was. Jeśli też szukacie dobrego mikrofonu, to też ten mikrofon się sprawdza. Tak więc moim zdaniem widzieliście wszystkie zalety, wady tego headsetu. Ostateczną ocenę pozostawiam Wam, a moją ocenę zobaczycie za chwilkę na planszy końcowej z plusami, z minusami. Tak więc na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, cenę tego headsetu oraz innych triksów sprawdzicie sobie w opisie filmu. Nie musicie szukać po internecie, wystarczy wejść w opis i macie wszystko w jednym miejscu. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na mojego Facebooka i często wchodzić na kanał, ponieważ codziennie coś się dzieje. Jeśli ten film i inne moje filmy, poradniki Wam się spodobały, przydały, pamiętajcie, aby polecać kanał znajomych. Ja będę Wam wdzięczny, a przy okazji pomagacie sami w rozwoju kanału, macie w tym swój wkład. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was, cześć!